Bardzo mi miło z Państwem się spotkać i rozmawiać na temat takiego styku pomiędzy diagnozą, terapią i codzienną pracą z uczniem i pomiędzy tym, kiedy to my potocznie uważamy, że dziecko ma problemy z zachowaniem, a kiedy diagnostycznie zaczynamy uważać, że dziecko ma zaburzenia zachowania czy też zachowania opozycyjno-buntownicze. Oczywiście to, czym się dzisiaj będziemy bardziej zajmowali, to będziemy zajmowali się tym, jak pracować z uczniami, którzy nie są grzeczną Zosią, prawda? Bo już w latach 70. zeszłego wieku okazało się, że dzieci mają bardzo różne temperamenty i że wiele z nich tak naprawdę nie potrafi siedzieć nieruchomo, słuchać i czekać na polecenia nauczyciela. Że bardzo wiele tych dzieci jak gdyby są takimi mistrzami w sprawdzaniu osób dorosłych, tak? Jeżeli grzecznej Zosi powiemy nie przechodź przez te drzwi, to ona będzie siedzieć. Jeżeli dziecku z trudnym temperamentem powiemy nie przechodź przez te drzwi, to ono przejdzie i spyta się, ale jesteś pewny? Dlaczego nie mogę przechodzić przez te drzwi? Czyli to, o czym dzisiaj będziemy mówili, to będziemy mówili o takim modelu pracy, który jest przeznaczony dla dzieci, które są trudne, które nie mają jak gdyby bardzo mocno zinternalizowanych zasad, którym nie można powiedzieć, ale musisz to zrobić, bo będzie mi przykro. Będziemy rozmawiać o takich dzieciach, które potrzebują zewnętrznych jak gdyby granic, żeby móc się dobrze zachować. No i niestety bardzo trudno będzie nam powiedzieć o tych dzieciach w ciągu 15 minut. Bardzo często z tym, co spotykam się w swojej pracy, to, czy mógłbym coś wymyślić, żeby ten uczeń stał się grzeczny w szkole. I żeby najlepiej to była jedna metoda, którą zastosujemy raz przez 15 minut i żeby zadziałała na zawsze. Niestety Bóg talentu Kaszpirowskiego mnie pozbawił i takiej metody nie znam. Jeżeli rozmawiamy o pracy z trudnymi uczniami, o pracy w szkole, to musimy rozmawiać o tym, że pojedyncze interwencje powodują, że robi się zdecydowanie gorzej. Większość badań prowadzonych na całym świecie w ciągu ostatnich 20-30 lat pokazała bardzo wyraźnie, że pojedyncza interwencja nakierowana na ukaranie ucznia powoduje, że tych zachowań robi się trudnych coraz więcej. Możemy jak gdyby powiedzieć, że istnieje takie pojęcie chaotycznego versus ustrukturyzowanego środowiska szkolnego, klasowego, każdego środowiska, w którym znajduje się grupa dzieci. I jednym z pierwszych rzeczy, którą zadaje sobie terapeuta pracujący właśnie z trudnymi zachowaniami, to, czy dziecko jest w środowisku chaotycznym, czy dziecko jest w środowisku ustrukturyzowanym. Czym te dwa środowiska się różnią w takim dużym uproszczeniu? One przede wszystkim będą różniły się tym, że w środowisku ustrukturyzowanym bardzo wiadomo, co wolno i czego nie wolno. I wiadomo, co się stanie, jeśli ja zrobię coś, co się wiąże z łamaniem zasad. Możecie Państwo sobie bardzo szybko rozstrzygnąć w głowie, czy Wasze szkolne, klasowe środowiska są ustrukturyzowane, czy nie, jeżeli zrobimy sobie taki bardzo szybki quiz. Wyobraźcie sobie, że jestem uczniem w waszej szkole, a wy mnie widzicie na korytarzu. Widzicie mnie na korytarzu, widzicie jak podchodzę do mojego kolegę Kazia i go tak strzelam z liścia. I wy pytacie, Artur, co ty robisz? Ja mówię, o Jezu, bo mu się należało. Co będzie dalej? Prawda? Jeżeli jesteście w stanie w ciągu kilku sekund wymyśleć, jakie jest postępowanie, jaka jest złamana zasada, jaka jest konsekwencja, w jaki sposób zostanie wyciągnięta i wiecie, że jesteście w stanie to zrobić, to wasze środowisko jest ustrukturyzowane. Jeżeli skończy się na kazaniu, pogrożeniu palcem albo pójściu dalej, to wasze środowisko z definicji takiej terapeutycznej będzie środowiskiem chaotycznym. I jeżeli mamy sobie spróbować poradzić w ogóle z trudnymi zachowaniami w szkole, to, co jest dla nas ważne, to, żeby środowisko zrobiło się ustrukturyzowane. I tak jak pan profesor Opora z Pomorza też pisze i opisuje,
A jeżeli chcemy pracować tak naprawdę z trudnym dzieckiem, to nie możemy pracować tylko z nim. Musimy pracować z dwoma najważniejszymi środowiskami, które dotyczą tego dziecka. Środowiskiem domowym i środowiskiem szkolnym. Ale z każdym z nich niestety osobno, ponieważ w przypadku trudnych dzieci sukcesy z jednego środowiska nie przenoszą się do drugiego. I to, co bardzo często spotykam, jeśli pracuję na warsztatach z rodzicami, oni mówią, no bo szkoła. Jeżeli pracuję na warsztatach z nauczycielami, no bo słyszę, no bo rodzice, no bo oni nie pracują. Pewnie jest czasami i tak, natomiast pierwszym krokiem, który zakłada ten model pracy, jest to, że zaczynamy pracować w naszym środowisku. I niestety wielka tajemnica tego modelu jest taka, że to najpierw dorośli muszą zmienić w pewien sposób swoje postępowanie, żeby móc wpłynąć na zmianę zachowania dzieci. No i druga wielka tajemnica mówi nam coś takiego, że niestety nie wymyślono jeszcze niczego takiego jak tabletka na grzeczność. Że nie możemy wysłać dziecka do psychiatry, on da mu jakiś lek i on wróci, będzie grzeczny, polubi zupę pomidorową i słupki z matematyki. Nie możemy wysłać tego dziecka do szpitala i ono wróci jak gdyby naprawione. Niestety większość systemów pracy nad trudnymi zachowaniami mówi, że muszą być one niestety konsekwentnie realizowane przez wiele miesięcy czy też lat. I często ewidentną poprawę zaczynamy widzieć po 6 miesiącach, czasami po roku, czy czasami po 2 latach ich wprowadzania. I to, co jest podstawą pracy z trudnymi dziećmi w szkole, to jest tak zwany model interwencji trzystopniowej i wydaje się on być taki dość uniwersalny, a co więcej sprawdzony, ponieważ na świecie jest on stosowany już od bardzo, bardzo dawna. Podstawą tego modelu jest to, czym się dzisiaj zajmujemy, czyli taki rodzaj interwencji, który jest ukierunkowany na wszystkich uczniów w klasie, na wszystkich uczniów w szkole. Jest to taki bardzo podstawowy model oparty na technikach terapii behawioralnej, wiążący się z wzmacnianiem, chwaleniem zachowań pozytywnych, prospołecznych, czy też przy pomocy zasad i konsekwencji wygaszania zachowań niepożądanych. Natomiast jeżeli ma on działać, musi być on stosowany konsekwentnie, bo stosowany od czasu do czasu powoduje, że tych trudnych zachowań jest więcej. Jeśli już uda nam się wprowadzić to bardzo ustrukturyzowane środowisko na pierwszym poziomie, to badania pokazują, że w zwykłych, masowych szkołach mniej więcej trochę powyżej 70 do 80% dzieci powinno się zrobić łatwych. Tak? W związku z tym wtedy nasza jak gdyby uwaga kieruje się na pozostałą grupę dzieci. Okazuje się, że kolejna rzecz, także na świecie dzieje się w placówkach oświatowych, są to różnego rodzaju interwencje, zazwyczaj grupowe, nakierowane na bardzo konkretne problemy w zachowaniu. Jeżeli na przykład dzieciaki nie radzą sobie z frustracją i mają taką agresję impulsywną, no to tutaj podstawową strategią są różnego rodzaju treningi zastępowania agresji. Jeżeli dzieci mają problemy w rozwiązywaniu konfliktów, inaczej przez agresję, mają niskie umiejętności społeczne, no to tutaj rozwiązaniem są długotrwałe treningi umiejętności społecznych. I okazuje się, że zawsze jednak pozostaje ten czubek góry lodowej. Zawsze pozostaje ta grupka dzieci, z którą nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. I tą grupę dzieci będziemy potrzebowali tak naprawdę wysłać na diagnozę poza placówki oświatowe. Natomiast zobaczcie Państwo, jeżeli mamy zastosowany ten model, to tak naprawdę na samym szczycie trudnych pozostaje jakieś 3-4% uczniów. I rzeczywiście to są tacy uczniowie, z którymi być może to, co robimy w szkole, bez pomocy z zewnątrz jest niewystarczające. Ale jeżeli będziemy pracować w środowisku chaotycznym, takich trudnych uczniów będzie nawet do 40%. Oczywiście to, co my często mówimy na warsztatach, metody pracy chociażby w klasach czy też na warsztatach dla rodziców zostały wymyślone tak, żeby działały na większość, ale zawsze pozostaje jakaś dewiacja statystyczna. Zawsze jest kilka procent dzieci, które są grzeczne zawsze, tylko żebyśmy im nie przeszkadzali. I zawsze jest kilkoro dzieci, które są tak bardzo trudne, które będą wymagały dodatkowych interwencji spoza szkoły z tego trzeciego poziomu piramidy,
który sobie przed chwilą widzieliśmy. Natomiast jedna z podstawowych zasad mówi, nie ulegajmy takiej pułapce. Jeśli nie zadziałało to na Jasia z trzeciej C, to nie będę tego dla nikogo stosował. Ten model oparty jest jak gdyby na pomyśle, że jeżeli go zastosuję, to zadziała na większość, a na pozostałych zastanowimy się, jakie interwencje dołożyć. Jeżeli patrzymy też na modele opisywane chociażby w polskiej literaturze, to na pierwszym poziomie mamy właśnie to wprowadzenie szkolnego systemu bezpieczeństwa opartego na różnego rodzaju systemach behawioralnych. We współczesnych, przyjaznych systemach behawioralnych tak naprawdę podstawą jest wzmacnianie zachowań pozytywnych. To jest trochę sprzeczne z naszą polską kulturą, która mówi, jeśli pochwalę trzy razy dziecko w życiu, to się zepsuje i tego nie wolno. Prawda? Współczesna terapia behawioralna mówi, należy chwalić bardzo dużo, czym więcej, czym lepiej, ale należy chwalić za to, co się tak naprawdę wydarzyło. Należy chwalić za konkretne rzeczy. Należy też pokazać dzieciom, że wiele rzeczy, które od nas dostają, nie są zestawem gwarantowanym przez prawo, prawda, ale są pewnym pakietem przywilejów, które od nas dostają. Jeżeli wiemy, że coś jest w pakiecie przywilejów, no to wtedy już możemy powoli przechodzić do zasad. Behawioryści to są tacy ludzie, którzy są niestety uparci i bardzo konsekwentni i starają się przypominać zasady zawsze wtedy, kiedy one są przekraczane. To zostało kiedyś nazwane jak gdyby taką metodą zero agresji, prawda? Że reagujemy nie w momencie, kiedy dziecko wyrzuca stół przez okno, ale zaczynamy reagować od najbardziej niskich poziomów, od poziomu wrzucenia papierka na ławkę. Jak już mamy zasady, jak już mamy pakiet przywilejów, to możemy konstruować system zasad i konsekwencji, zwany bardzo jak gdyby potocznie systemem PZK. Jeśli przestrzegasz zasady, tak? Jeśli przestrzegasz zasady, utrzymujesz swój przywilej, także w szkole. Jeśli łamiesz zasadę, tracisz swój przywilej na pewien czas, do końca dnia, do końca tygodnia, musimy mieć amunicję na następny dzień. Behawioryści uważają, że konsekwencja ma wprowadzić tylko i wyłącznie w niewielki dyskomfort i musimy nam wystarczyć na długo. I naprawdę tak samo boli nie oglądasz miesiąc telewizji, jak dzisiaj nie oglądasz telewizji, jak nie oglądasz finałów z udziałem Polski w siatkówce. Prawda? Konsekwencja nie musi być długa, żeby była bolesna. Oczywiście posiłkujemy się też innymi konsekwencjami behawioryjnymi, takimi jak odesłanie w nudne miejsce, ignorowaniem zachowań, których celem jest tylko i wyłącznie przykucie naszej uwagi. Oczywiście w szkołach te systemy robią się bardziej skomplikowane i częściej tych zasad jest więcej, ale niedobrze jest, jak jest ich więcej niż 6. Bo jeżeli my ich nie pamiętamy, to nasze dzieci też nie będą tego pamiętały. Jeśli one są proste i jasne, to tak naprawdę w tym momencie możemy się do nich odwołać w każdym momencie i w każdym momencie możemy te konsekwencje wyciągnąć. Jeżeli już stworzyliśmy ten pierwszy poziom, jeżeli już mamy poustrukturyzowane środowisko, no to znowu będzie pewna grupa dzieci, która nadal jest programowa, problemowa. I tutaj na pomoc nam wychodzą różnego rodzaju programy grupowe, takie jak treningi zastępowania agresji, treningi radzenia sobie ze złością, treningi umiejętności społecznych. Wiem, że Państwo znacie to lepiej ode mnie. No i pozostaje tam sam szczyt piramidy. Są to dzieci, które trafiają na ostateczną diagnozę, ponieważ bardzo często, jeżeli istnieje jakieś rozpoznanie, jakiś dodatkowy problem, te dwa poniższe systemy mogą nie zadziałać. Ale to też jest w drugą stronę. Możemy zrobić najlepszą diagnozę, napisać najlepszy plan terapeutyczny. Jeśli dziecko pójdzie do chaotycznego środowiska, nic nie zadziała. Te dodatkowe jak gdyby oddziaływania muszą być nałożone na ustrukturyzowane środowisko. Oczywiście w zależności od tego, co się dzieje, będziemy tworzyli zupełnie inne plany. Jeżeli to chociażby będzie dziecko z ADHD, to wprowadzimy na przykład dodatkowo tylko i wyłącznie, tak jak Państwo tutaj widzicie, strategię na radzenie sobie z zaburzeniami uwagi. Jeżeli to będzie dziecko z zespołem Aspergera, strategię na wyjaśnienie i dodatkowe tłumaczenie
trudnych dla niego sytuacji społecznych. No i oczywiście na końcu wracamy do naszego Jasona z początku naszego dzisiejszego spotkania. Tutaj pani, jego wychowawczyni, pani Susan, poradziła sobie z nim w czasie jednej interwencji, ale ona w przeciwieństwie do nas miała pewne fory, ponieważ ci, którzy czytają Pterego Preczeta, wiedzą, że była wnuczką śmierci i była bardzo przywiązana do zasad i porządku. Bardzo państwu dziękuję za 15 minut.